Witaj, mój drogi. Dzisiaj mamy przed sobą bardzo ważny temat. Być może to jeden z najważniejszych filmów na moim kanale, bo będę poruszał strategię, która przydaje się nie tylko w relacjach damsko-męskich, ale w całym życiu. Będziemy mówić o tym, jak się zmienić. A dlaczego w ogóle by chcieć się zmienić? Dlatego, że prawdopodobnie chcesz coś zmienić w swoim życiu, w swoje życie, albo jakiś jego aspekt. Więc żeby ten aspekt życia się zmienił, musisz zmienić się ty. Właściciel życia musi się zmienić, żeby jego życie się zmieniło. Albo pewne aspekty, pewne rzeczy, które robi ten właściciel tego życia, muszą się zmienić, żeby te aspekty w życiu zbieżne z tym też się zmieniły. A ja mam dzisiaj to i mam dzisiaj to i ci wytłumaczę, jak za pomocą tego robię niesamowite rzeczy. Zdałem sobie sprawę z tego, że od lat stosuję pewne strategie myślenia na kartce, i ja nie wyobrażam sobie, jak bez tego mógłbym cokolwiek w życiu osiągnąć. Mam wiele marzeń jeszcze do spełnienia, ale wiele z nich już spełniłem. I zawsze towarzyszył mi długopis i kartka. Jak znajdę na dysku, to ci jeszcze pokażę stare czasy sprzed wielu lat, gdzie chodziłem do lasu i na pamiątkę robiłem sobie zdjęcia, jak myślę, na papierze. I dzięki tym technikom zrobiłem wszystko w swoim życiu. Spełniłem swoje najskrytsze marzenia, jeśli chodzi o przeżywanie sytuacji z dziewczynami, jakie były kiedyś tylko w obrębie moich fantazji. Zarobiłem kwoty, które kiedyś marzyłem, żeby zarobić. Przeżyłem sytuacje, jakie marzyłem, żeby przeżyć, dzięki długopisowi i dzięki kartce. Ale długopis i kartka czynią cuda, dlatego że można z nimi zrobić jeszcze więcej. Dzisiaj chciałem dać ci trochę szczęścia w czystej postaci, dać ci narzędzie, dzięki któremu będziesz szczęśliwszy. Nawet jeżeli dzisiaj już zrobisz ćwiczenie, które ci powiem, to już dzisiaj powinieneś być szczęśliwszy. Nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja zauważyłem, że raz na 2 tygodnie, raz na 3 albo na 4 tygodnie, mniej więcej tak, dopada mnie coś takiego, że zaczynam się odbijać między ścianami w mieszkaniu i mam ogólny obraz życia, jakie chcę prowadzić, wiem, o co mi chodzi jako mężczyźnie, ale zaczynam się troszeczkę gubić, bo tak wiele rzeczy się pojawia w następnych tygodniach, których kiedyś w moim życiu nie było, pewnych opcji, że czuję chaos w życiu i nie wiem do końca na czym się skupić. Zapominam o pewnych rzeczach, które są dla mnie najważniejsze. Zapominam o pewnych swoich potrzebach, które zamiatam pod dywan poprzez to, że wyrastają znikąd jakieś zadania do wykonania, na których się skupiam dłuższą ilość czasu i po prostu czuję się smutny, przygnębiony, chaotyczny. Do końca nie wiem, o co mi chodzi. I z boku wyglądam na normalnego faceta, ale coś mnie trapi w środku. Nie jest tak, że czuję takie mocne szczęście. A tak powinno być. I wtedy wyjmuję kartkę i długopis i robię to, co teraz ci powiem. Zależy mi na tym, żeby odgadnąć swoje emocje. Co mnie martwi? Zadaję sobie takie pytanie. Ja na ogół jakoś tak przypada najczęściej u mnie to w niedzielę. Ja wtedy kładę się na dywanie z kartką. Nawet nie siedzę tutaj, tylko po prostu lubię stworzyć sobie takie uczucie, taką atmosferę troski o swoją własną osobę. Tak jakby z poczucia miłości do swojej własnej osoby. Robisz sobie herbatkę, robisz sobie kawę, bierzesz sobie, wiesz, kartkę. Kładę się na dywanie. Wyłączam elektronikę, chcę, żeby tak się wczuć, tak, no w naturę nie powiem, bo mieszkam w bloku jakimś, a nie na dworze w szałasie, ale staram się stworzyć takie warunki do tego, żeby znaleźć kontakt ze sobą do takiej rozmowy. Co mnie martwi? I na przykład, no, żebyście mogli się zidentyfikować, bo jednak większość osób, no, jak nie wszyscy, są tutaj u mnie na kanale, w związku z relacjami damsko-męskimi z kobietami. Czyli na przykład, co mnie martwi? I zaczynam grzebać w głowie. Nie zawsze jest tak, że odpowiedź się pojawia, dlatego robię sobie podpowiedzi wtedy. I na przykład robisz sobie tak. Czy może chodzi o kobiety? Bo do końca nie wiem. Tak wiele się dzieje u mnie w życiu, że nie jestem w stanie tego przewidzieć. To wyobraźmy sobie, czy jeżeli dzisiaj wieczorem przyszłaby do mnie atrakcyjna kobieta, która fajnie by się zachowywała i która by mnie inspirowała, z którą bym spędził wieczór, obejrzał jakąś fajną komedię, wypił wino, to czy rozwiązałoby to wszystkie moje problemy i już czułbym się dobrze? Przymierzam to w głowie, wyobrażam sobie i okazuje się, że nie. Ciekawe odkrycie,
ale powiedzmy, że większe prawdopodobieństwo jest, że okazuje się, że to jest bingo. Że właśnie tego mi brakuje. Że to by mi poprawiło humor. Ale może się jeszcze okazać, że jest trzecia opcja. Czyli byłoby lepiej, nie miałbym nic przeciwko, dzień byłby lepszy, ale nie rozwiązałoby to problemów, które mnie dręczą. Więc dochodzimy do tego, że na pewno w 70 na przykład procentach jest to właśnie to. Brakuje mi damskiego towarzystwa. I teraz tak, zauważyłem z doświadczenia, że samo uświadomienie sobie jasno tego, co cię najbardziej martwi, już powinno spowodować, że poczujesz się trochę lepiej. Samo wyciągnięcie z podświadomości tego już przestaje cię trochę męczyć, bo już widzisz to jako coś wyraźnego, jako jakiś cel, jako coś, co można nazwać, a nie tylko emocja, uczucie, które gdzieś tam chodzi i cię gnębi. Okej, no dobrze. No więc dlaczego tego nie mam? Co stoi na przeszkodzie w drodze do tego, żeby mieć taki wieczór z kobietą? Co mnie jeszcze gnębi? Dlaczego w takim razie no nic nie robię? Dlaczego nie mam takich sytuacji? Dlaczego nie jestem umówiony na narty za tydzień z piękną kobietą, tylko jednak będę przeżywał kolejny tydzień rutynowo w domu? Dlaczego tak jest? Dochodzę do tego, że jestem zniechęcony. Wypisuję sobie czasami chaotycznie na kartce takie po prostu luźne hasła. Jestem zniechęcony do kobiet. Dlaczego jestem zniechęcony do kobiet? Dlatego. No na przykład tu sobie piszesz dlaczego. Ja to czasami, żeby szybko myśli wypisywać, nawet nie patrzę na porządek. Ważne jest to, żeby to zapisywać. Jedyneczka. Dlaczego jestem zniechęcony do kobiet? Czyli jak zauważasz, idziemy w dół, kopiemy. No dlatego jestem zniechęcony, bo na przykład... Czuję się przez nie ignorowany. Sprawiają za dużo trudu, tak? Są trudne, na przykład, tak piszemy. No to teraz realnie musisz zadać sobie pytanie, w jaki sposób cię ignorują. I teraz dochodzisz do tego, że w sumie to ty nie wychodzisz, nie poznajesz kobiet. To skąd to uczucie ignorancji? O, wiem! Okazuje się, że to na Tinderze. Jesteś zniechęcony przez to, że bardzo dużo energii wkładałeś na przykład w Tindera i nie masz par z kobietami, które ci się nie podobają i tam ci za wiele nie wychodzi. Bingo! Zaczynasz kopać w swojej podświadomości, co jest przyczyną twojego niepokoju. Co cię martwi. Czyli przyczyną jest na przykład Tinder i tutaj ignorancja, tak? Okazuje się, że w realu wcale nie byłoby tak źle, że jak jeszcze wychodziłeś rok temu, gdzieś tam ci się zdarzało, to jednak się pośmiałeś trochę z dziewczynami, to zawsze wracałeś w lepszej energii, a teraz okazuje się, że jednak doszedłeś, dokopałeś się, co jest tutaj prawdziwą przyczyną. To teraz tak. A jak wygląda sytuacja w realu? Zadajesz sobie pytanie, żebyś dobrze to zdiagnozował. Okazuje się, że tak naprawdę to prawie nie wychodzisz. Nie dajesz szansy nawet. Jesteś zniechęcony na tyle na przykład tymi reakcjami z Tindera, że twoje poczucie wartości, twój obraz kobiet ogólnie się pogorszył przez to i zniechęciłeś się, zajmujesz się czym innym. Więc teraz tak. Co mogę w tej sytuacji zrobić, żeby to wszystko naprawić? Jak to naprawić? Pierwsza rzecz, czy zrezygnować z Tindera? To nie jest najlepsze posunięcie. Spróbujmy zrozumieć, dlaczego jest ta ignorancja na Tinderze i co możemy z tym zrobić. Jakie mam zdjęcia? No okazuje się, że odkładam od paru miesięcy zrobienie takich konkretnych zdjęć, które by mnie dobrze pokazywały, albo po prostu może warto się z tym gdzieś udać, żeby ktoś takie zdjęcia wykonał. Więc dochodzimy do tego, że tak, z Tinderem jak to naprawić? Nowe zdjęcia na Tindera.
na przykład obejrzenie live'a Rafała o tym, jak zrobić profil na Tindera. Takowy mam na kanale. Jak zrobić profil na portal randkowy. Oczywiście ja tutaj daję tylko jeden przykład, bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał 10 godzin, żeby dawać przykłady na inne, na przykład rzeczy, które cię martwią i jak to rozwiązywać. Ja pokazuję sposób myślenia na jednostce, na konkretnym przykładzie jakimś. I teraz tak, jak to naprawić? Nowe zdjęcia na Tindera, obejrzenie filmu, ewentualnie, nie wiem, zakup kursu, w którym jeszcze dodatkowo dowiesz się wszystkiego, jak postępować w relacjach z kobietami z Tindera, żeby to zmaksymalizować. I teraz myślisz sobie tak, nie chcę na przykład wydać pieniędzy na kurs z jakichś powodów, nie chcę za cholerę wydać, wiem o tym, że nie chcę wydać tych pieniędzy, to jakie mam alternatywy? Zobacz, jakie sobie robisz jasne, jak jasną sobie deklarujesz drogę, jak przejrzysty się dla siebie wtedy stajesz. Wiesz już, że na pewno na przykład tego nie kupisz i wtedy co mogę zrobić w tej sytuacji? Wszystko, co tylko jest darmowe w internecie, przeczytać i się na tym skupić, tak? Na przykład. Albo dla mnie wydatek na przykład na taki kurs jest do zaakceptowania, jeżeli to jest kurs, w którym naprawdę znajdę rozwiązanie. Jest to dla mnie ważne, bo powiedzmy mam na koncie tyle i tyle, zniknie mi na przykład tam powiedzmy 300 zł, a za to dostanę rozwiązanie tego problemu, który mnie trapi. Czy ja jestem na to gotów? Jestem. Kupuję i się wtedy już nie zastanawiam nad innymi drogami, tylko studiuję i robię. Rozumiesz? To jest tak, jak ja sam myślę o swoim życiu, w jaki sposób podchodzę do problemów. Ja tak samo, słuchaj, i cały czas uczestniczę w kursach różnego rodzaju, dotyczących oczywiście nie uwodzenia, ale wielu innych rzeczy, regularnie i korepetycje biorę, i coachów, i kursy, i tak dalej. I ja zawsze też sobie w ten sposób myślę o tym. Jak to naprawić? Teraz kolejna rzecz. Powinienem wprowadzić... powinienem wychodzić minimum 2 razy, jeżeli na tyle, jeżeli mogę, to 3 razy. 3 razy w tygodniu wychodzę. Poznawać kobiety i tyle. I kropka. Poznawać kobiety. Ty sam wiesz najlepiej, na przykład, jakie są też twoje atuty i w co najlepiej zainwestować swój czas, żeby ci się zwróciło to, możliwością zrealizowania tej fantazji, żebyś sobie to wino z tą kobietą wypił. Jeżeli na przykład jesteś nieśmiałym, bardzo przystojnym facetem, zrobienie super zdjęć na Tindera to chyba jest najkrótsza droga, żeby mieć tą sytuację. Ja osobiście mam łatwość większą na żywo, bo nie jestem modelem 10 na 10, staram się robić co mogę, ale nigdy nim nie będę. I wiem na przykład, że mam duże umiejętności interpersonalne i kobiety, które poznaję w realu, to są takie, które na Tinderze zazwyczaj by mnie nie wybrały. Po prostu jakby mój Instagram pokazuje, z jakimi kobietami ja się spotykam. W ogóle zapraszam ciebie na mojego Instagrama swoją drogą. Dam linka pod spodem, pod filmem. I miałbym trudność, żeby takie kobiety mnie zaznaczyły, nie przebiłbym się, więc działam w realu. Ale wiesz, ja mam bardzo duże umiejętności interpersonalne, dobry w tym jestem, poświęciłem na to lata. Jeżeli uważasz na przykład, że twoje wyjścia będą, to będzie bardzo dużo włożonego czasu i że na Tinderze miałbyś trochę szybciej, no to sobie zrównoważ to jakoś tak, żeby powiedzmy rozwijać się trochę w realu, a trochę też działać w Tinderze. W związku z tym to wszystko dobra, jakby kontynuując na kartce nasz wątek, mam rozwiązanie swojego problemu. Ja się już czuję lepiej, bo już generalnie sam fakt, że się za to zabieram, a są to rzeczy, które celują dokładnie w moje potrzeby, to ja już się wtedy czuję lepiej. I teraz warto mieć coś takiego jak tablica korkowa w domu. Tablica korkowa, ja sobie tutaj pozwolę to narysować. Taka, powiedzmy, nie za duża. I robisz sobie karteczki na przykład z dniami tygodnia, środa i tak dalej. To jest jeden ze sposobów, są różne podejścia do tego. I patrzysz tak, dzisiaj jest niedziela.
Czy w takim razie mogę zrobić coś, co dzisiaj przybliży mnie do mojego celu, który sprawi, że ja się będę czuł lepiej, bo to mnie do cholery martwi. Ja już dokładnie wiem, co ja czuję, bo sobie to wszystko rozrysowałem, wgłębiłem się w siebie. Czy mogę coś dzisiaj zrobić? No dzisiaj to już nie, bo jestem umówiony za chwilę, potem mam trening i tak dalej. To w takim razie musisz znaleźć, który z tych dni, tygodni będzie pierwszym, w którym wyjdziesz. Wszystko jakby to zamieniasz na działania. I piszesz sobie na takiej karteczce, niech ona będzie takiego formatu, powiedzmy. Piszesz sobie od rana na przykład pierwszą rzeczą. No teraz zależy, czy prowadzisz firmę tak jak ja, czy pracujesz na etat, to już ja sobie robię po prostu dzień, tak każdy organizuje, więc jak masz pracę na etat, to wiadomo, że tam powiedzmy 8 godzin masz od rana na przykład wyjęte. Czyli pierwszą rzeczą po przyjściu z pracy, o, ja w taki sposób się organizowałem, jak w Anglii pracowałem, że pierwszą rzeczą po przyjściu z pracy to było na przykład bardzo szybkie zrobienie obiadu, więc z pracy już kupowałem sobie w Lidlu coś takiego, co szybko mogę zrobić i przystąpywałem do działań, do realizowania jakichś moich planów, które by wzbudzały moje szczęście, tak? Albo likwidowały niepokój. Jedno i drugie przybliża cię do szczęścia, jakby nie patrzeć. W związku z czym jedynka, na przykład szybki obiad, no albo nawet tego nie trzeba pisać. Wiesz po prostu to, że masz zjeść szybki obiad po przyjściu z pracy, no ale piszesz sobie w postaci zadań, na przykład odpisać na jakieś tam ważne maile, jeżeli takie masz, odpisać sobie na maile po przyjściu z pracy. Druga rzecz, na przykład szybki trening, tak? Ja wolałem robić tak, że ćwiczyć co drugi dzień, a w tych dniach, w których nie ćwiczyłem, wychodzić sobie właśnie wtedy zapoznawać kobiety. Ale znam ludzi, którzy trenują kilka razy w tygodniu i dla nich to jest... nie przeszkadza im to w tym, żeby zaraz po treningu jeszcze robić inną rzecz wymagającą energii. W związku z czym możesz sobie zrobić na przykład coś takiego, że szybki trening, no trening po prostu po pracy i trzecia rzecz to jest na przykład day game, na przykład 2 godziny, tak? I tyle, ile możesz, w taki sposób jak możesz, w tych dniach, w których możesz, tak sobie to organizujesz i powiedzmy tego dnia już wiele nie zrobisz, ale tu będzie drugi dzień i tu będzie na przykład wtorek, bo to był poniedziałek i wtorek robisz na przykład, zapisuje się na sesję zdjęciową. Zapisuje się na sesję zdjęciową na Tindera. To będzie dzień, w którym po pracy będę akurat się skupiał nad tym Tinderem. Odpocznę sobie, zostanę w domu we wtorek, ale zajmę się tym Tinderem na poważnie. Albo sobie sam zrobię zdjęcia, albo po prostu zrobię wszystko, czy tam będę się uczył o tym profilu i tak dalej. To jest mój czas na przykład na naukę, jak to robić. Ja osobiście w swoim życiu, na przykład teraz uczę się realizacji dźwięku. O, popatrz. Nawet mam to przy sobie, jest taka książka, która mi przypomina na przykład, że muszę to czytać, bo mam to do teraz do przestudiowania. Ja też żyję tak, jak oczywiście tobie pokazuję i wiem, że po moich obowiązkach o godzinie 19, 20, 21, jeżeli mam siłę, mam teraz taką rutynę, że po prostu kładę się tutaj, zapalam sobie lampkę i zatapiam się w ten świat, ale że jakby realizacji dźwięku, ale że mam wiele innych rzeczy do roboty, to zostawiam to jako nie priorytet, a gdzieś dalszą rzecz. Ale mam to poukładane, mój drogi, i w ten sposób się rozwijam i ja wiem, po co to jest, bo to przybliża mnie na przykład do wydania płyty muzycznej i mam to tak przemyślane wszystko na kartkach, jak tobie pokazuję, że ja nie błądzę w ciągu dnia, nie zastanawiam się, a w sumie to o co mi chodzi? Co sprawia, że się czuję, będę czuł się szczęśliwy? No bym chciał raz w roku pojechać sobie na tropikalne wakacje i na przykład w tym roku wydać płytę. Ja wiem, że to są moje rzeczy dla duszy, które sprawiają, że się czuję tak szczęśliwy, że muszę o nie zadbać. I potem schodzę tak samo tutaj, tą samą techniką. To wiele rzeczy robię tą techniką. Tą techniką zadaję sobie pytania, co mnie dzieli od moich marzeń i tak sobie rozrysowuję. No nie mam takiej jakości, na przykład podkładów. Jak je mieć? Najpierw nagraj na przykład 5 utworów gorszych, daj to producentom, żeby chcieli z tobą pracować lepsi. O, to już jest myśl, no więc wiem, że muszę zrobić swoje utwory. No to co mnie jeszcze dzieli? No nie mam takiej jakości, jaką bym chciał. To co cię dzieli? Musisz kupić preamp mikrofonowy lepszy i musisz umówić się na korepetycję z miksu. I musisz przeczytać taką książkę. Okej, no to fajnie. I w
wtedy co zrobię? No w tym roku daję sobie 5 utworów do nagrania, żeby w przyszłym roku z lepszymi producentami zacząć realizację płyty. Bo mi zdejmą aparat na zęby, bo to, bo tamto. Zobacz, wszystko wiem, ale nie intuicyjnie. Wszystko tą metodą się dowiedziałem. Przegryzałem to wszystko. I dzięki temu, jak tak powiedzmy, czuję, że zaczynam się w życiu gubić, że mam jakiś chaos, coś mnie niepokoi, albo tracę po prostu sens w życiu, siadam na dywanie w niedzielę sobie i w taki sposób pracuję ze sobą, żeby się dowiedzieć od siebie, o co mi do cholery chodzi. A teraz pójdźmy dalej, bo jakby tytuł odcinka jest Jak się zmienić. Więc o co z tym dokładnie chodzi? Oczywiście tej techniki można używać, żeby zmienić siebie w tym kontekście życia, który chcemy zmienić, bo to wtedy jakiś aspekt naszego życia się zmieni, jeżeli ten aspekt naszej osobowości temu odpowiadający się zmieni. Możemy tak do tego podejść, ale w kontekście kobiet dzisiaj rozmawiajmy. No dobra, to mam zapisane, że mam wychodzić, poznawać te kobiety, ale co się u mnie dzieje? Moje relacje są za krótkie. Za krótkie relacje mamy. To jest moim problemem. Co jest jeszcze problemem? Moim problemem jest to, że gadki są koleżeńskie. Zbyt koleżeńskie, mało erotyczne, mało damsko-męskie są te moje rozmowy. Czyli jestem za formalny na przykład. Już teraz pobieżnie to tylko napiszę. No, można by było więcej wymienić. Jakie jest rozwiązanie? Rozmowy są za krótkie, to sobie robisz na przykład adnotację do pierwszego punktu, jakie jest rozwiązanie, i sobie piszesz: teraz będę rozmawiał na przykład tak długo, aż z zegarkiem w ręku nie mogę wrócić po 5 minutach, chyba że będę już wyglądał jak stalker, że to będzie już takie bardzo creepy, to moje podejście, wtedy będę odchodził. Ale jeżeli dziewczyna jawnie nie powie mi, żebym poszedł, to moim celem jest to, żeby próbować być na przykład w tej relacji jak najdłużej, nawet 2 godziny. Jeżeli ona ma pociąg za 2 godziny, nie będę odchodził pierwszy, stanę tam, może za godzinę po prostu wskoczy jakiś fajny temat, może coś się zmieni, może jej emocja się zmieni, może tak się pokieruje, że coś z tego wyjdzie, bo Rafał tak mówił, bo oglądam jego filmy. I to jest moim celem, tak będę teraz robił. Drugi punkt na przykład, anotacja do drugiego punktu, jestem za formalny, co mi może pomóc? Muszę pamiętać o flircie. Obejrzę sobie jeszcze film Rafała o flircie i wszystkie, które są zbieżne z tym tematem niebycia zbyt formalnym. Przejrzę jego kanał. Jeżeli mam jego materiały płatne, wrócę do Tajemnic Gracza, na przykład Jedynki, gdzie tam jest dużo o tym. I znowuż robimy to. Poniedziałek, wtorek, środa. I robimy sobie tak, że na przykład w środę, bo już te 2 pierwsze dni mam zaplanowane, w środę po tym jak we wtorek robiłem Tindera, w środę studiuję Tajemnice Gracza i wypiszę sobie jakieś takie 2-3 najważniejsze punkty, które bezpośrednio uderzają teraz w mój brak. I będę nad tym tylko pracował. Ja się w to zamienię. Ja się zamienię w gościa, który jest wytrwały i w gościa, który flirtuje. I to będę tylko miał w głowie, gdy będę podchodził do kobiet. Na tym się skupię. A że będę często działał, to zamienię to w nawyk, nie? Tak do tego trzeba podchodzić. Ta technika po prostu jest magiczna. Dobra, krótkie ogłoszenia na koniec. Moi drodzy, 27 marca jest szkolenie stacjonarne w Warszawie z Gracza Doskonałego. Czyli dla wszystkich klientów, którzy kiedykolwiek zakupili Gracza Doskonałego, jest coś takiego, że my raz w roku się spotykamy na sali, na ogół w marcu. I teraz na 27 marca przypada to szkolenie. To między innymi mówię i dla tych, którzy mają Gracza Doskonałego i z jakiegoś powodu nie dostali ode mnie może maila, to się wtedy koniecznie do mnie odezwijcie, że tam nie zostaliście powiadomieni. Ale na grupie to powiedziałem i wysłałem mailing. Dla osób, które chciałyby być na takim szkoleniu, a nie posiadają Gracza Doskonałego, to jest teraz świetny i najlepszy moment, żeby go nabyć, dlatego że załapiesz się na szkolenie 27 marca, będziemy mogli poznać się osobiście, ja będę rozwiązywał twoje problemy, będziemy mówić o fajnych tematach i zrobię taką fajną promocję, że każdy, kto wejdzie w posiadanie Gracza Doskonałego do końca tego tygodnia, dostanie półgodzinną konsultację gratis. Taka konsultacja kosztuje mnie 250 zł, więc to będzie gratis, i jednego e-booka do 100 zł też dostanie gratis. To jest ode mnie takie ułatwienie decyzji
dla osób, które chciałyby się znaleźć jeszcze na sali niebawem, już w tym miesiącu, żebyśmy mogli się poznać na żywo. Gracz Doskonały, przypominam, to jest 90-dniowy kurs, którym codziennie prowadzę za rękę, jak swoje życie zmienić i zmienić swoje życie z kobietami. I takie rzeczy, jakie dzisiaj mówiłem, takie techniki, no to tam jest naszpikowane. Tam jest od początku do końca wszystkie najważniejsze lekcje, jakie dało mi życie, wypisałem. Wszystkie najważniejsze rzeczy, które pomogły mi stworzyć sobie fajne życie tam w Graczu Doskonałym. Pierwsze 45 dni zajmuje się tym, żeby sobie takie życie stworzyć. Drugie 45 dni za rękę prowadzi, jak nauczyć się uwodzenia. Więc taka lekcja, jeżeli Ci się podobała, jak dzisiaj mieliśmy, no to Gracz Doskonały jest jak najbardziej dla Ciebie. To wszystko i jeszcze jedne ogłoszenia na koniec. Następny mój post na blogu to będzie wywiad z najlepszym uwodzicielem, jakiego w życiu poznałem. Ale o tym powiem w następnym odcinku. Ale możecie już czekać, bo to będzie bardzo fajny wywiad z człowiekiem niewiarygodnym. Z niewiarygodnym człowiekiem zrobiłem wywiad specjalnie dla Was. Myślę, że taki wywiad uzyskać od niego to jest prawie niemożliwe teraz. Ale mam akurat takie względy, że mogłem to zrobić. Więc dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i widzimy się już niebawem. Pozdrawiam.